Muzeum Porcelany w Wałbrzychu przyciąga nie tylko chętnych, którzy chcą zobaczyć ceramiczne dzieła sztuki. Specjalnie dla najmłodszych organizowane są rozmaite zajęcia, m.in. patriotyczne i związane z rękodziełem. Oferta skierowana jest głównie do najmłodszych, ale nie tylko. Zaczęła również do nas uczęszczać młodzież z liceów, jak i z techników. Obecnie prowadzimy warsztaty patriotyczne, na których przedstawiamy historie związane z Polską. Również pokazujemy dzieciom, na czym polegają tradycje, obrzędy związane z patriotyzmem, jakie są święta narodowe. Na zajęciach patriotycznych tworzymy kokardy narodowe. Takie kokardy oczywiście będą później dzieci wykorzystywać przy świętach narodowych. Muzeum czeka na szkoły i grupy zorganizowane, które chcą dowiedzieć się więcej o białym złocie i jego historii. Chciałabym, aby młodzież poznała zabytki Dolnego Śląska, atrakcje Dolnego Śląska. I z jednym takim pomysłów moich było poznanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Jesteśmy po prostu, nasz ośrodek mieści się niedaleko miasta Wałbrzych. Z radością wysłaliśmy pismo do Państwa, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, że możemy po prostu w formie bezpłatnej zwiedzić muzeum i wziąć udział w warsztatach młodego patrioty w związku z dniem 11 listopada, dniem Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości.